Za pan z kamerą. Przyjechaliśmy do Sopotu, bo remontujemy mieszkania dla dzieci od morza aż po góry. A w Sopocie ujęła nas historia pani Iwony i jej 9 dzieci i tego, jak walczy o ich los, o to, żeby miały lepiej w życiu. Postanowiliśmy im pomóc. Kiedy rok temu Fundacja Fabryki Marzeń zaproponowała możliwość pomocy sopockiej rodzinie w poprawie warunków życia, od razu pomyślałam o rodzinie pani Iwony. Pan prezydent poszukał wśród mieszkań komunalnych duże mieszkanie, które by było bardziej przydatne dla tak dużej rodziny. Jest to nasz najładniejszy remont i będzie wzorem na kolejne. Dzieciaki jeszcze tutaj nie były, niedługo przyjdą i zobaczą swoje nowe mieszkanie. Wcześniej mieszkali w starej kamienicy, w dwóch pokojach. Teraz mieszkają na 140 metrach. Każdy ma swoje łóżko, swój własny kąt, swoją przestrzeń. Dziewczynki są z dziewczynkami, chłopcy z chłopcami. Mama ma swoje miejsce, swoje prywatne miejsce, gdzie jest tylko sama. Mają dwie łazienki, czyli nikt nie będzie nikomu już pukał, stukał i krzyczał rano albo wstawał godzinę wcześniej, żeby wyjść w ogóle do szkoły, bo o tym też nie myśleliśmy. Nie ma tu grzyba, no jest po prostu uroczo i cudownie. Zachęcam Was do obejrzenia tego, jak to wygląda w całości. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc pani Iwonie i jej rodzinie, dzieciom, z uwagi na to, że mamy bardzo dużą powierzchnię do zagospodarowania, zaprosiliśmy do naszego projektu fabrykę Meble Wójcik, która przekazała nam piękne meble do pokoju dziewczynek, a moje przyjaciółki architektki Asia Maltańska i Agnieszka Biernac z Lukrecji namalowały przepiękne balony i takie grafiki dla dzieci na ścianach. Myślę, że będą szczęśliwe, zadowolone i wniosą wiele radości w ich nowych pokojach. Jest nam ogromnie miło, że mogliśmy uczestniczyć w tym wspaniałym projekcie, który przeprowadziliśmy wspólnie z Fundacją Fabryka Marzeń. Cieszymy się, że jako marka Meble Wójcik mogliśmy pomóc wielodzietnej rodzinie w ciężkiej sytuacji. Meble posłużą dzieciakom, będą mieli z nich niesamowitą radość i będą użytkowały się naprawdę przez długie lata. Udało się w dość niedługim czasie wyremontować ten pustostan i w dniu dzisiejszym jest on przekazywany pani Iwonie. Wszystkie dzieci i pani Iwona są szczęśliwa. Miasto, nie ponosząc aż tak dużych nakładów, oddaje wspaniały lokal. Dzieci się cieszą. Fundacja ma kolejny cel zakończony wielkim sukcesem. Moje emocje zostały tutaj wyładowane. I w sensie takim fizycznym i duchowym i każdym. Natomiast kiedy zobaczyłam reakcję Emilii, która się zwija w kłębek i nie jest w stanie wydusić z siebie żadnego słowa, no mi to po prostu rozwaliło. Cięcie. Nasz mówi, mamo, jak ja marzyłem o tym, żeby mieszkać tak blisko plaży. Myślę, że zmieni to diametralnie nasze życie, zmieni to nasze nastawienie też do pomagania ogólnie ludziom, bo ja sama teraz widzę, jak ciężko jest, kiedy też spotykam kobiety, które mają masę dzieci, bo to jest masa dzieci, no nie ukrywajmy, 6, 7, 8, aczkolwiek te, które mają troje, mają też ogrom pracy i nawet się tego nie odczuwa nieraz między trójką a powiedziałabym dziesiątką, nie ma większej różnicy, prawda? Zresztą uważam, że serce matki nie ma żadnych granic. Ono jest ogromne i przestrzeń jest dla każdego, nie tylko dla dzieci, ale też dla innych osób. I takie jest moje serce. Także naprawdę... Kiedy pierwsza noc? No, pierwsza noc dzisiaj. No,
Zapamiętaj, że się nie będzie przyczytają, aż wyjdzie. Wszyscy czekają, aż wyjdzie.